Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, kto jest największym dżentelmenem w naszej kadrze? Dawid Kubacki. Dlaczego? Puścił mnie do wywiadu przodem. Coś tutaj, kawałek torciku. Dawid, ci załatwimy ekstra za to wszystko. Dobra, szybciutko, Paweł, jaki to był skok? Niedobry. Znaczy, w sensie wczoraj po analizie doszliśmy do wniosku, że te wczorajsze skoki były trochę wycofane w przejściu, więc dzisiaj chciałem trochę jakby utrzymać aktywności, ale poszło to o kroczek za daleko i byłem zbyt agresywny na progu, poleciało to do przodu i gdzieś tam w tej pierwszej fazie lotu nie miałem po prostu oporu pod nartami i musiałem poczekać. Czekaliście się na tę jedną próbę? Dzień się dłużył? Dłużył się. Już raz się zbierałem na rozgrzewkę, już nawet ją zacząłem. Później informacja, że konkurs kobiet jest przełożony, więc prawdopodobnie nasz też będzie przełożony. Później, że w ogóle mamy odwołaną serię próbną, także no, nie są to może najlepsze momenty, ale cóż, tak to już czasem bywa, musimy się dostosować. Ale na pewno cały dzień po hotelu chodziłeś taki długi i szeroki, wczoraj się chwaliłeś, że miałeś co robić. Tak, ale zmieniłem pokój, teraz mieszkam już koło fizjoterapeuty, także mam blisko. A kogo wyrzuciłeś? Nikogo, to mnie wyrzucili. Robiłeś grandę nocną? Nie, po prostu gdzieś Kuba wolny się dosadował, źle się czułem, ja siedziałem w nim pokoju, więc żeby uniknąć jakiegoś rozpowszechniania się wirusów, to przeniosłem się do kaznicza. W skrócie zostawiłeś przyjaciela w potrzebie. W skrócie to on mnie wyrzucił. Czyli jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję.